ulicy Rozdzieńskiego mamy zmienioną organizację ruchu od łącznika, od bramy Huty, od łącznika ulicy Rozdzieńskiego z ulicą Związku Orła Białego. Mamy drogę jednokierunkową. Nie wiem, co ten rowerzysta tutaj robił. Od drugiej strony również jest zakaz wjazdu, tak więc tym odcinkiem od łącznika ulicy Rozdzieńskiego z ulicą Związku Orła Białego, ulicą Ząbkowicką do ulicy Ząbkowickiej obowiązuje, jest droga jednokierunkowa. Ja i też nie wiem, co ta ciężarówka tutaj robi. Ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Zresztą to już obowiązuje nas od zakrętu, od stacji benzynowej. Według informacji, jakie otrzymujemy jako mieszkańcy z Urzędu Miasta, trwa tutaj jakaś budowa kanalizacji. Mam nadzieję, że nie będzie ona trwała tak, jak trwała poprzednia, chociażby na Pogoli, na Łęknicach i wielu innych dzielnicach naszego miasta. No i dojeżdżam do ulicy Ząbkowickiej. Jadę tutaj oczywiście w prawo. Naszym oczom przed chwilą ukazało się dwóch mistrzów kierownicy, którzy na tym odcinku ze zmienioną organizacją ruchu z drogą jednokierunkową pojechali pod prąd. Natomiast zobaczmy od ulicy Ząbkowickiej duże, wyraźne oznakowanie z objazdem na wprost, z zakazem skrętu w lewo. Znak, że mamy tutaj drogę jednokierunkową, zakaz wjazdu. W drugą stronę, no akurat nie mam możliwości tego pokazać, ale musicie mi uwierzyć na słowo, również to oznakowanie występuje, zakaz skrętu w tym wypadku w prawo. Nie wiem, w jaki sposób te pojazdy się tam znalazły. Natomiast chcąc jechać właśnie w kierunku chociażby od Łośnia, gdzieś w kierunku Dąbrowy, w kierunku Tworznia, musimy przez to skrzyżowanie z Rozdzieńskiego po prostu pojechać prosto aż do łącznika właśnie ulicy Ząbkowickiej z ulicy Orła Białego, która jest przedłużeniem tej drogi ulicy Ząbkowickiej, którą teraz jadę, do łącznika z ulicą Rozdzieńskiego, czyli do Starosiedla. Już widzę kolejną żółtą tablicę, tam gdzie zawróciła ciężarówka. Widzimy objazd do Rozdzieńskiego, duża, widoczna tablica. Skręcam tutaj w lewo. Właśnie ten łącznik Ząbkowickiej i Orła Białego z ulicą Rozdzieńskiego, kilkaset metrów.
droga oczywiście nie jest najwyższej jakości. Na skrzyżowaniu ze stopem jedziemy w prawo. Z lewej strony teoretycznie nie powinno nam nic wyjechać. O właśnie, teoretycznie, a tutaj po mojej lewej stronie pojawiło się auto. Skąd ono się tu wzięło? Też jestem tego bardzo, ale to bardzo ciekawy. Nie wiem, czy ci kierowcy są ślepi, czy są może głupi. Nie wiem.